W Japonii wierzono, że dopiero pianie koguta wywołuje każdego ranka z jaskini boginię słońca. Poranny zwiastun słońca, ze względu na mieniące się upierzenie i ognisto-czerwony grzebień, u wielu ludów, Syryjczyków, Egipcjan, Greków, był symbolem słońca i ognia. Wieszczkowie legionów rzymskich wróżyli dowódcom w czasie kampanii wojennych z piania kogutów i apetytu świętych kur. Kogut jest symbolem pokonywania ciemności przez światło i symbolem czujności. U Germanów i Greków odgrywał pewną rolę jako przewodnik dusz. W chrześcijaństwie kogut jako herold dnia jest symbolem zmartwychwstania i symbolem powrotu Chrystusa w dniu sądu ostatecznego. Przodkami kury domowej są podgatunki jednego gatunku Gallus gallus, dzikiego czerwonego kura dżungli, który zamieszkuje strefę Indochin. Powszechnie uważany za najstarsze centrum, gdzie kura udomowiana się pojawiła, to jest Dolina Indusu, dwa szczególnie ośrodki, Mohenjo-Daro i Harappa, w których archeolodzy znaleźli kilka informacji na pieczęciach, na figurkach glinianych, informacje pisane i w końcu szczątki kury domowej. Więc tyle informacji złożyło się na to, że to miejsce bezsprzecznie uznawano długo wcześniej za centrum, w którym po raz pierwszy kura domowa się pojawiła i która była znana. Między innymi jedna z pieczęci przedstawia dwa samce koguty w pozycji walczącej, w pozycji bojowej. Zanim na dobre w wielu narodach i cywilizacjach upowszechniło się jedzenie drobiu, to właśnie walki kogutów napędzały kurzy przemysł. W wielu kulturach była to forma rytuału religijnego. Wierzono, że rozlew kogucej krwi uspokaja złe duchy. Istnieje przekonanie, że walki kogutów są najstarszym sportem na świecie. Powstałem 6 tysięcy lat temu w Persji. Dzisiaj w Europie walki są zakazane w większości krajów. Natomiast mieszkańcy Ameryki Południowej i Środkowej potrafią postawić połowę miesięcznego dochodu na jednego z kogucich wojowników. W Kolumbii walki kogutów uważa się za część materialnej i kulturowej tradycji narodu. W stolicy kraju, prawie 11-milionowej Bogocie, co wieczór odbywają się walki na większości z ponad 100 aren. Właściciele kogutów z dumą podkreślają, że hodowla kogutów bojowych to podtrzymanie patriotycznej tradycji, symbol Kolumbii. Jest to środek wyrazu zwracający uwagę na aspekty takie jak śmierć, męskość, duma, wściekłość, strata, powodzenie czy przypadek. Thank you.
Pero hay un dato para empezar que es bastante válido y es que esta es una actividad muy grande en el país, tan grande como el mismo fútbol de espacio lúdico. Tenemos algunos trabajos, sobre todo de la UNESCO, donde se demuestra que la actividad lúdica alrededor de los gallos finos ocupa el segundo lugar después del fútbol en Colombia. Lo que pasa es que esto se hace en escenarios pequeños, pero tenemos aproximadamente 3.800, 4.000 escenarios en todo el país, las galleras, ¿verdad? Esas galleras ocupan normalmente en cada actividad, ocupan 11, 15 personas, 20 personas, de acuerdo a su categoría. Entonces, si multiplicamos y hacemos una proyección, en el país aproximadamente unas 200.000 personas obtienen recursos económicos de la actividad gallística. Y nos dedicamos a la crianza, a la manutención, al cuidado, a la comercialización, al trabajo alrededor de los gallos finos, más o menos unas 1.100.000 personas en el país. Bogotá es una ciudad que tiene 9.5 millones de habitantes y en Bogotá hoy en día se pueden encontrar unos 100, 102 sitios en toda la ciudad donde se pelean gallos todos los días. Y como Bogotá hay muchas ciudades grandes también, por supuesto no tanto como Bogotá, pero sí está Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Pereira, donde hay bastantes establecimientos y donde se juegan peleas todos los días. Esto pues como un poco para mirarlo dentro del contexto de lo urbano y lo rural. En el pueblo colombiano la gallina es un artículo en una finca es un artículo como de primera necesidad, porque en una casa, en una finca del campo donde no hayan gallinas, mejor dicho, no hay nada, porque sirve para el sustento de la carne y los huevos y sirve para que alegre la casa. Eso es un artículo especial. El gallo significa muchas cosas, porque es que el gallo significa como el jefe de la casa. Por eso aquí en Colombia, cuando le preguntan a alguien en su casa quién manda, ¿manda la gallina o manda el gallo? Si uno contesta manda la gallina, pues manda la mujer. Si no, en la casa, pues manda el gallo. Algunos les da pena que la mujer los mande, ¿no? Porque como ahora hay... La emocionalidad hace parte fundamental de esta pasión. Es una pasión, no es una actividad meramente racional, ¿verdad? Lo hacemos con mucho amor, entonces es difícil hablar de estos animales sin pasión. Y digo que es una cuestión pasional porque esto no produce dinero. Una cosa que se debe saber también es que esto no produce dinero. Nosotros criamos estos animales por amor, por pasión, por admiración. Pero yo debo ubicar dinero de otros de mis trabajos para poder sostener este criadero. Entonces lo hacemos exclusivamente por pasión y por admiración a ese coraje y esa valentía que tienen ellos cuando se enfrentan. Los queremos mucho, desde que son su huevito, desde que llevamos el huevito con todo el cuidado a la clasificación, a guardarlos de la intemperie, estamos pensando en el animalito que va a salir de ahí. Poradnik Ziemianin, wydany w Wilnie w 1855 roku, tak pisze. Samiec zowie się kogutem, samica kurą, młode wylęgłe z jaj kurczętami. Kogut wymniejszony nosi nazwę kapłona, kura zaś pozbawiona reprodukcji to pularda. Dobry kogut powinien łączyć w sobie następujące przymioty. Postawę mieć okazałą, ogon długi, zaokrąglony w kształcie sierpa, nogi grube, grzebień czerwony. Przytem powinien mieć chód dumny, dobrze śpiewać, ochoczo zwoływać kury do jadła, często karesować, a w czasie napadu bronić je, groźnie nadstawiając się nieprzyjaciołom. Bogactwo zwyczajów, powiedzeń, wierzeń związanych
z kurami, z kogutami, świadczy tylko o tym, jak bardzo te miłe i pożyteczne ptaki są zadomowione w naszej kulturze. Kura i kogut towarzyszą nam w całym naszym życiu. Myślę tutaj o tradycji przede wszystkim mitologicznej i ludowej. Od narodzin, kiedy kobieta poczuje, że zbliża się czas rozwiązania, podaje jej się specjalny rosół, pokarm właśnie skóry, dlatego że uważano, iż dziecko, które się narodzi, zabiera jej duszę. I tę pustkę należało w jakiś sposób wypełnić. Wierzono, że właśnie kura może być dostarczycielką tej zastępczej duszy. O, jak kurki wyglądają przez okienko ładnie, chcą wyjść z tego kurnika. Otworzymy i oni będą pomału wychodzić. Może i kogut wyjdzie, chodźcie psy, tylko na bok. O. Ale panie przodem puszcza, panie przodem. Kura zabijało się, jak kura zdycha, albo gospodarz zdycha. To wtedy już kurę zabijali, dawali na rosolek, gotowali i można było już to z tą kurą. No i prawdę powiedziawszy, to kiedyś, jak te kury jeszcze byli takie zdrowe kury, to nie pozwalali, żeby kura zdechła. Trzeba było zarobić. Kura i kogut były ptakami wieszczymi. Wróżono z zachowań się, zwłaszcza kury, która grzebie, no uważano, że w ten sposób grzebie komuś grób. Kogut, gdy zapieje, odgania złe moce, ale gdy zapieje kura, należało szybko pozbawić jej życia, ponieważ sądzono, że ona zapowiada śmierć kogoś z domowników. I rzeczywiście, gdy ktoś umierał, aby nie przedłużać jego agonii, usuwano mu poduszkę, ale tylko tę, która była wypchana pierzem kurzym, ponieważ uważano, że to przedłuża niepotrzebnie czyjeś życie, że przedłużają się jego męki. Poza tym, wszystkie te rytuały, te obrzędy i wierzenia, o których teraz mówię, były bardzo popularne, żywe w czasie, powiedzmy, XIX-XX wieku na wsiach Polski czy ogólnie słowiańszczyzny. W malarstwie niewątpliwie już bardzo rozgościło się ptactwo, zarówno żywe, jak i ubite, w XVI wieku. W XVI wieku w Antwerpii był taki popularny malarz, nazywał się Peter Artsen i on spopularyzował wielkie kompozycje, które na pierwszym planie pokazywały sceny targowe, stragany lub wnętrza kuchni z całym mnóstwem różnych wiktuałów, wśród których oczywiście ubity drób zajmował bardzo wybitne miejsce. Od samego początku, właśnie już w XVI wieku, również tym motywom przypisywano znaczenie symboliczne. I generalnie to bogactwo tego pożywienia, które niemalże atakowało wzrok widza, miało stanowić pewne ostrzeżenie przed nadmiernym konsumpcjonizmem. Zwłaszcza, że w tych kompozycjach w tle, w małej scenie była zawsze ukazany jakiś epizod z Pisma Świętego. Jeśli chodzi o właśnie symbolikę, to jest to ciekawe, że te kapłony nadziane na roże mają no, niemalże ewidentną symbolikę erotyczną. To ma również nawiązanie do językowych różnych lapsusów, mianowicie w języku staroholenderskim kogut, w ogóle ptak, ptactwo domowe, vogel, podobne zresztą do niemieckiego, vogel,
oznaczało również pełnego chuci mężczyznę, który był zainteresowany tylko podbojami damskimi. Dawne malarstwo służy nie tylko odczytywaniu symboli. Jest też świadectwem dawno przepadłych ras kury domowej. Do jednej z ciekawszych odmian należą kury czubate. Niegdyś wszystkie kury czubate w Europie nazywane były polskimi. Kury czubate najprawdopodobniej przewędrowały do Polski z południowej Rosji, z koczowniczymi ludami Mongolii. Czubatka polska wędrowała przez Niemcy, Holandię, Anglię do Włoch, do Padwy. Uszlachetnione zostały w Holandii, Anglii i w Niemczech. Według Instytutu Zootechniki z Krakowa dzisiaj nie istnieją już kury o genotypie czubatki polskiej. Jak było w tamtych czasach, to co pamiętam. Trzeba było iść do kornika, zebrać jajeczka i jeszcze były takie punkty skupu jaj. Teraz u nas nie ma. Jeszcze w Korcinie taki pan Sobolewski w sklepik taki miał, no i tamte jajeczka się sprzedawało. I to był bardzo ważny grosz. Nie za dużo, ale za te pieniądze i szło się do sklepu i tam zakupy już się robiło. W dawniejszych czasach, zwłaszcza na wsi, drób nie należał do potraw spożywanych często, ale pojawiał się na naszych stołach, gotowano kurę, nie pieczono, no i przystępowano do tego również w sposób obrzędowy. Mianowicie gospodyni otrzymywała szyjkę, dlatego że no, ona obracała tą głową i musiała mieć rozeznanie, co się dzieje z jej kurczętami, a więc chodziło tutaj o to, żeby miała ogląd na to, co dzieje się w gospodarstwie. Następnie unikano podawania skrzydełek dzieciom, ponieważ dzieci były utożsamiane z kurczętami i sądzono, że jeżeli będą jadły skrzydełka, to rozpierzchną się we wszystkie strony i nie da się ich potem upilnować. Natomiast utka przypadały w udziale mężczyznom, ponieważ musieli mieć silne nogi, sprawne do prac w polu, zwłaszcza do kopania i do orania. Wbrew takim popularnym, potocznym wyobrażeniom, kilkaset lat temu drób należał do najpopularniejszych produktów na polskim stole, to znaczy na stole takim elitarnym, szlacheckim, czy przynajmniej bogatych mieszczan. Bardzo lubowano się w najróżniejszych potrawach z drobiu i potrafiono i z gęsi, i z kaczek, i z najpóźniej w Polsce no, poznanych indyków, i z kur, i z kapłonów, i z kurczaków, i z młodych, i starych sztuk przyrządzać całą serię najróżniejszych dań. I dań gotowych, i półproduktów, i wędlin, i mięs jakichś tam suszonych, zup. Także był to jeden z głównych, obok ryb, ze względu na post. To drób jest zaraz na drugim miejscu albo na pierwszym miejscu koło ryb. Wbrew takim pozornym wyobrażeniom o takim bardzo tłustym, niezdrowym jedzeniu dawniej. To, co mówię, to jest coś bardziej uniwersalnego dla okresu przedprzemysłowego. Dla okresu, kiedy nie ma tak rozwiniętego rolnictwa, nie ma takich jakby zasobów paszowych, które pozwalałyby zachować większe pogłowie zwierząt przez zimę. Stąd też większość zwierząt rzeźnych była bita na jesień, a drób no, mógł być przynajmniej częściowo przechowany trochę dłużej w formie żywej. I drób był po prostu takim no, podręcznym rezerwuarem mięsa. Starożytni Chińczycy i Egipcjanie ponad 2,5 tysiąca lat temu posiedli umiejętność sztucznego wylęgu piskląt. W Chinach, w rejonie Szanghaju i Kantonu pojawiły się w tym czasie wylęgarnie nastawione na produkcję usługową. W starożytnym Egipcie umiejętność inkubacji posiedli kapłani świątyni Izydy. Jednak w odróżnieniu od Chin proces ten był otoczony ścisłą tajemnicą, a sam wylęk przyjmował formę rytuału religijnego. W Europie dopiero w wieku XVIII podjęto próby sztucznych lęgów. To jest aparat do wylęgania kurcząt. Komora lęgowa. Po pojemności 36 tysięcy jajek. W tym aparacie jajka przebywają przez 18 dni i następnie przenoszone są do klujnika, w którym przebywają 3 dni do wylęgnięcia całkowitego kurcząt.
Zajmuję się przede wszystkim produkcją kurcząt na wieś. I to są te kurczaki ogólnożytkowe, które przeważnie wszystkie gospodyni się zaopatrują wiosną w te kurczaki i później sobie je chowają i później mają z tego jajeczka i można powiedzieć nawet mięso. Kury te, które my chowamy, to są kury autosexingowe. Co to znaczy? To znaczy, że rodzą się kurczęta, które kurki są brązowe, a kogutki są białe. Przeciętny Polak je około 28 kg mięsa drobiowego w roku. Większość z tego to mięso kurze. Polska w 2012 roku została liderem w produkcji mięsa kurcząt w Unii Europejskiej. Ponad 1,5 miliona ton kurcząt brojlerów trafiło na stoły w kraju, Unii Europejskiej, a nawet w Chinach.